To jest finał, więc ciężko wytypować faworyta ze względu też na to, że w finale znajdują się znakomite drużyny, grające, można powiedzieć, w tym momencie perfekcyjnie. Ale jeżeli ja miałbym wytypować, to z małą przewagą jednak na Włochów, którzy mnie w tym ostatnim spotkaniu z Niemcami przekonali. Stawiałem w tamtym spotkaniu właśnie na Niemców, a mimo wszystko Włosi wygrali zasłużenie, więc wydaje mi się, że już nawet Hiszpanie nie są w stanie ich powstrzymać. Małe detale mogą zadecydować o zwycięstwie i tutaj są różne systemy gier. Widzieliśmy Włochów, którzy w pierwszym spotkaniu z Hiszpanią wystąpili systemem 3-5-2. Jestem ciekaw, czy jutro tak samo będzie. Najważniejsze, że jest dwóch napastników po jednej stronie i mam nadzieję, że właśnie Włosi pokażą to swoją bardzo dobrą dyspozycji, bo wydaje mi się, że najbardziej zasłużyli ze wszystkich drużyn na ten tytuł. Bardzo, bardzo ciężkie zadanie czeka Hiszpanów i Hiszpanie troszeczkę ludzą, a powiem tak brzydko, ale bezpośrednio, że troszeczkę wszyscy są przejrzeni tych ich grą. Nie jest to zła gra, bo skłamałbym mówiąc i krytykując ich, że po prostu słabo grają. Grają dobrze, ale mimo wszystko te akcje nie mają końca. Oni bardzo długo się utrzymują przy piłce i jest problem z wykończeniem. To jest moje zdanie. Jest Iniesta, jest Xavi, jest być może Fabregas, także to jest mocna siła. Pytanie jest teraz takie, czy oni będą mieli odbiorcę do tych swoich genialnych podań. Bo niestety widzimy, że od czasu do czasu ta drużyna wychodzi bez napastnika, więc poczekajmy, jak jutro trener Bosk kogo wystawi. Balotelli jest jedną z części zespołu, to znaczy jedną częścią tej składanki. Wydaje mi się, że Włosi jako całość, jako mocny kolektyw prezentują się bardzo dobrze i Balotelli może funkcjonować, jeżeli będzie miał dobre podania, tylko i wyłącznie, bez wsparcia kolegów. Wydaje mi się, że w takim spotkaniu nie można kogoś aż tak bardzo wyróżnić.